Janusz Majewski przed śmiercią spotykał się z Magdaleną Zawadzką. Niezwykłe, jak go nazywała. Janusz Majewski zmarł 10 stycznia, mając 92 lata. Wybitny reżyser na stałe zapisał się w historii polskiego kina. W 2011 roku odeszła jego ukochana żona, Zofia Nasierowska, z którą związany był przez ponad 50 lat. Po jej śmierci Janusz Majewski spotykał się z Magdaleną Zawadzką. Warszawa huczała od plotek, ale to nie był romans. Niezwykłe, jak Magdalena Zawadzka nazywała słynnego reżysera. Janusz Majewski nie żyje. Informacja o pogrzebie wybitnego reżysera. Janusz Majewski nie żyje. Smutna wiadomość obiegła media i świat filmu w środę, 10 stycznia. Artysta był reżyserem wielu znakomitych filmów, m.in. C.K. Dezerterzy, Zaklęte rewiry, Sprawa Gorgonowej czy Lekcja martwego języka. Pogrzeb Janusza Majewskiego odbędzie się 18 stycznia. Informacje o ostatnim pożegnaniu reżysera przekazało na Facebooku Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Pogrzeb reżysera Janusza Majewskiego odbędzie się w 18 stycznia o godzinie 14 w domu przedpogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Po ceremonii nastąpi odprowadzenie urny do grobu rodzinnego, czytamy w komunikacie. 13 lat wcześniej zmarła Zofia Nasierowska, żona reżysera. Po jej śmierci Janusz Majewski spotykał się z Magdaleną Zawadzką, ale łączyła ich tylko przyjaźń. Janusz Majewski i Magdalena Zawadzka mieli niezwykłą relację. Magdalena Zawadzka w niezwykły sposób nazywała Janusza Majewskiego. Aktorka mówiła o reżyserze mistrz. Mistrzowie mają taką wspólną cechę, że kochają aktorów, ufają im i starają się, żeby w ich dziełach wypadli jak najlepiej. Służą im swoim talentem, ale nie paraliżują. Są kulturalni, dobrze wychowani z poczuciem humoru. Janusz jest mistrzem, który posiada te cechy, nie mówiąc o uroku osobistym, który w filmie się przydaje, przyznała kiedyś Magdalena Zawadzka. Odkąd oboje zostaliśmy sami, bardzo się przyjaźnimy. Wiem, że mogę liczyć na Magdę, a ona na mnie. Przy okazji premiery filmu Ekscentrycy zdarzyło nam się wystąpić razem na czerwonym dywanie. Towarzyszymy sobie podczas ważnych wydarzeń i wspieramy. Ważna jest świadomość, że mamy blisko osobę, która nas nie zawiedzie i jest, kiedy jej potrzebujemy, mówił z kolei Janusz Majewski cytowany przez portal pomponik.pl. Magdalena Zawadzka z reżyserem chodziła na spacery i herbatki. Plotkami na swój temat się nie przejmowali.